sponsorem programu są Militaria.pl. Serdecznie naszych widzów i słuchaczy. Z tej strony Bartosz S, zwany Sawą, którego możecie znać z Discorda War Newsowego. W naszym łączonym projekcie WarNews.pl i Zła Ambasada chcielibyśmy przypomnieć Wam osobę majora Krzysztofa Szymańskiego. Nie, przepraszam, Bartek. Nie jestem majorem, jak podkreślam. To w takim wypadku, Krzysztofie, prowadź nas swoją osobę, przypomnij nam siebie, bo ostatni wywiad Kamil Dmytryszyn przeprowadzał z Tobą chyba w styczniu albo w lutym, także jeszcze raz bym Cię musiał prosić o mały introduce. Tak, to było gdzieś pod koniec stycznia, na początku lutego tego roku. Tak, Krzysztof Szymański, dzień dobry, nazwany przez Kamila majorem Marudą, już wyjaśniam. Ponownie Marudą jestem, majorem nie. Znaczy majorem jestem z kwitów, które dostałem po ostatnich kwietniowych ćwiczeniach w zeszłym roku. Napisane było major rezerwy Krzysztof Szymański. Tak naprawdę jestem tylko i wyłącznie podporucznikiem rezerwy. Mimo obietnic, mimo jakichś tam kwitów złożonych, wniosków awansowych, które leżą, są w systemie od ponad, nie już prawie dwóch lat, a od roku kolejna obietnica została przedstawiona przez szefa mojego WCR-u, że dostanę awans, ponieważ wypełniłem wszystkie punkty wymagane. Zobowiązania. Ale wracając do ostatniego naszego spotkania, jeszcze raz jakby chciałbym podziękować Bartoszu za zaproszenie całej ekipie War Newsa i Złej Ambasady. I wracając właśnie, bo zakończyliśmy aktywną rezerwą. Dokładnie. Zakończyliśmy na tym, ponieważ byłeś w pasywnej rezerwie, zostałeś przeniesiony do pasywnej rezerwy i chciałeś wrócić do aktywnej. Nie wrócić. Ja nigdy nie byłem w aktywnej rezerwie, ponieważ ustawa o obronie ojczyzny podzieliła rezerwistów, żołnierzy rezerwy na dwie części, na pasywną i na aktywną rezerwę. Byłem, tak jak normalnie, rezerwiści, byłem w pasywnej rezerwie, czyli byłem powoływany na ćwiczenia rezerwy, miałem przydział mobilizacyjny, a chciałem rozpocząć służbę w aktywnej rezerwie i dokładnie 30 listopada ten proces trwał dłużej, bo rozmawiałem od zakończenia ćwiczeń wojskowych, czyli tam na początku maja, po długim weekendzie, z moim WCR-em, z moją jednostką, do której miałem przydział mobilizacyjny. Rozmawiałem i finalnie 30 listopada złożyłem wniosek o przyjęcie czy o nadanie stanowiska etatu w ramach służby w aktywnej rezerwie. Przez 90 dni nikt się do mnie nie odezwał z mojego WCR-u, jedynie ja próbowałem nawiązać jakąś interakcję. Dwa razy próbowałem. Odpowiedź taka była, że zajmiemy się panem super indywidualnie i na tym się kończyło. Po 90 dniach wycofałem wniosek, podziękowałem za współpracę mojemu WCR-owi i historia się zakończyła. Cały czas nakłaniam moich kolegów żołnierzy rezerwy, aby przynajmniej próbowali, rozpoczęli proces wstąpienia i rozpoczęcia służby w aktywnej rezerwie. Niektórzy rozpoczęli i ten proces trwa, niektórzy rozpoczęli i wycofali, bo zostali, już wniosek wycofali, bo tak samo zostali potraktowani jak ja. Obecnie nie mam przydziału mobilizacyjnego, został mi wycofany przydział mobilizacyjny 28 kwietnia tego roku. To znaczy, że ominął mnie w tym roku ćwiczenia rezerwy. Mam cichą nadzieję. A dlaczego? Dlatego, że nie chciałbym brać udziału w czymś, co jest działaniem na szkodę Sił Zbrojnych RP.
Co to znaczy? To znaczy, że jest to marnowanie zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych. Ponieważ ćwiczenia rezerwy, pasywnej rezerwy nic nie dają. No właśnie, bo tutaj, Krzysztofie, o co właśnie w tym chodzi? Bo ty nie jesteś osobą, powiedzmy, taką o z ulicy, chciałbym wstąpić do WOT-u. Ty jesteś specjalistą. Masz, z tego co dobrze pamiętam, trzy tak. specjalizacje swoje. Specjalności wojskowe, tak. Specjalności, przepraszam. Także ty nie jesteś osobą taką, z ulicy, tylko jesteś specjalistą w swojej branży. Ty jesteś doświadczonym żołnierzem i umówmy się, no teraz jest kampania wyborcza, wszędzie na każdym kroku słyszymy, jak wzmacniane są nasze siły zbrojne. 500 hajmarsów już czyha za rogiem. Kto da więcej, Bartosz, kto da więcej, tak? 500, 9, tak. 1000, samoloty, czołgi, no wszystko. No dobra, już w polityczną sprawę może nie staram się nie wchodzić, ale umówmy się, no tutaj jest... Czym to zaludnić? Czym zaludnić? Bartosz, żołnierzy rezerwy nie ma już tak naprawdę. My umieramy, wymieramy. Już jest nas coraz mniej. Jesteśmy coraz starsi. Młodzi, którzy są po jakichś dobrowolnych służbach, czy po jakichś trenuj, czy ćwicz razem z wojskiem, czy z żołnierzem, trenuj jak żołnierz. To są ludzie, którzy trafiają do rezerwy, a to są ludzie, którzy mają specjalności ogólnowojskowe, są lekuchenko przeszkoleni z bronią, tak żeby nie pozabijać siebie i kolegów. Czyli BPP. Nie ma, znaczy coraz mniej specjalistów. Patrząc przez mój pryzmat oficera rezerwy, oczywiście są szkoleni oficerowie rezerwy, jest, chciałem powiedzieć słynna, ale tak nie powiedział teraz, Legia Akademicka, moduł oficerski, gdzie tam 60 parę dni się zostaje oficerem, ale znów nie specjalistą. To jest specjalność ogólnowojskowa. W latach 90. były szkoły podchorążych rezerwy i te szkoły kształciło, bodajże w szczycie było ich 13 w całej Polsce. Kształciło oficerów rezerwy od zmechu przez logistykę, żandarmerię, łączność, rozpoznanie, chemię, inżynieria, utrzymanie maszyn, samochodów, czołgów. I ci ludzie mają tak jak ja 50 lat, czasami więcej. Już też im się nie chce, są też już zmęczeni. A jak są powoływani na ćwiczenia rezerwy, to nie ćwiczą, nie odnawiają swojej wiedzy, tylko są rzucani w jeden gard z ludźmi, którzy przychodzą pierwszy raz po 30 latach od zakończenia służby na ćwiczenia i uczą się od początku, tak? Czyli jest ta prawda. Realia się zupełnie zmieniły, prawda? Ale ćwiczenia rezerwy nie zmieniły się od iluś tam lat. Nadal jest bicie rekordów w rozkładaniu i składaniu karabinka, zakładania maski przeciwgazowej. A ostatnio mój kolega, który był w mojej dawnej jednostce wojskowej na ćwiczeniach, teraz we wrześniu parę dni, ostatnio doszły kolejne zajęcia. Ładowanie magazynka na czas. No ale... Krzysztofie, no musisz przyznać, że to już nie jest KBK AK, tylko no, widać jakiś progres. Tak? No nie, dostali AKMS-y. Dostali AKMS-y, sztuki wyśmigane prosto z zapasów nienaruszalnych. AKMS-y. Tak. Czyli układ warszawski, kaliber... 7,62x39, tak. Cały czas jest i to dostali, mimo tego, że na poprzednich ćwiczeniach mieliśmy sztukinówki Beryle. Moja była jednostka teraz właśnie przechodzi na groty, a rezerwa, a rezerwie się wydaje AKMS-y. No i to ładowanie magazynka na czas. Zadam pytanie, a ja wiem, że nie dostanę odpowiedzi. Po co? Zabij czas. Ja wiem, że zawodowi kadra się stara. Naprawdę, bo oni się starają.
ale jak dostają ludzi z WCR-u, niewolników, słupów, tak, którzy mówię, 30 lat temu byli pierwszy raz, byli w służbie wojskowej, w zasadniczej, tak, to nie mogą robić tak zwanego kontinuum ćwiczeniowego. Nie mogą powiedzieć, aha, my się spotkaliśmy z wami w zeszłym roku i mieliśmy takie zajęcia, to teraz idźmy krok dalej. Nie, ponieważ połowa jest rezerwistów, którzy regularnie są wzywani, a druga połowa to są taki ad hoc, taka z łapanki brani. Część żołnierzy rezerwistów, którzy regularnie są brani na ćwiczenia, bo chcą iść, tak, bo nie stawiają oporu, bo mają taki wewnętrzny obowiązek, tak, że tak muszę się zgłosić, bo jestem żołnierzem rezerwistów. Nie zgłosić, nie mogę ściemniać. Dostałem powołanie, idę. To, że nagle człowiek widzi, że dostał zmianę stanowiska, etatu, przydziału mobilizacyjnego z kompanii jednej na kompanię drugą, z jednego etatu, na przykład energoelektryk, tak, na kierowcę ciężarówki, nie mając prawa jazdy, no ale no WCR coś musiał zorganizować, coś musiał zrobić łapankę i wysłać ludzi na ćwiczenia. I teraz jednostka dostaje takich ludzi i jest to od początku non-stop kolo to samo. Rozkładanie karabinka, maskę włóż, maskę zdejmij i słynne moje ulubione strzelanie szkolne, gdzie nikt nikogo nic nie uczy. A następnie strzelanie bojowe na podstawie konspektu z 1963 roku. Mimo że w ciągu ostatnich paru lat, w zeszłym roku weszła nowa PSBSK właśnie jesienią, a jeszcze wcześniej poprzednia PSBSK, czyli nauka, delikatnie mówiąc, strzelania bojowego. Nie można szkolić w większości jednostkach, dlatego że nie ma infrastruktury szkoleniowej. A dlaczego nie ma? Ponieważ może tu polityka delikatnie musi wejść, dlatego że ostatni rząd PO, a szczególnie, znaczy mówię tutaj o panu ministrze Siemoniaku i Klichu, rozwalili całą infrastrukturę szkoleniową. Nie ma. Mam kolegę, który jest w rezerwie teraz od 1 października, zresztą w aktywnej. Ale mówisz o tych szkołach pod Chorągiem? Nie, ja mówię w ogóle infrastruktura szkoleniowa. Nie ma strzelnic na przykład. Mhm. Tak? Mhm. Ten kolega, który jest teraz będzie od 1 października w aktywnej rezerwie w jednej z jednostek w Trójmieście, to że na strzelanie jadą 4 godziny, bo nie ma strzelnicy przy jednostce. W mojej dawnej jednostce za płotem jednostki jest strzelnica, już prywatna, mojego zaprzyjaźnionego klubu strzeleckiego, konkurencyjnego, bo ja jestem z innego klubu, ale zaprzyjaźniony. I wojsko zamiast przejść przez płot, tak, i strzelać, wykonać strzelanie, nawet bojowe, tak, wsiada w autobus, wynajęty autobus i jedzie 2 godziny. Jakie jest to marnowanie zasobów i finansowych, i rzeczowych? Tym się nikt nie przejmuje. Mhm. Nikt się nie przejmuje. Dlatego powiedziałem, że cieszę się, że nie mam przydziału mobilizacyjnego, bo zapewne nie będę już wezwany do końca roku na ćwiczenia i może w przyszłym roku także, dlatego że nie chcę brać udziału w działaniu na szkodę sił zbrojnych. No dobrze, Krzysztofie, ale okej, Siemionia, Klich, no to już są czasy dość odległe, prawda? To jest już no, w październiku, 15 października to będzie 8 lat temu. Tak, ale od tak tamtej pory tak naprawdę nic się nie zmieniło. Mamy oczywiście, mówię, mamy Abramsy, mamy K2, K9, FA coś tam, nie, mimo że w rezerwie noszę furażerkę, a nie beret, to nie znam się na tych samolotach aż tak, wolę samolot ze śmigłami, a nie odrzutowe. Tak, to jest, dużo się zmieniło od strony oczywiście sprzętu,
bo to ładnie wygląda na ściance, bardzo ładnie wygląda jakieś suitfocia robione przez polityków. I to ma, i to robi wrażenie, szczególnie przemarsze, defilady, hałas, huk na ludziach, którzy mówią, jesteśmy, bierzemy naszą armię, jest potężna. I tutaj mi się przypomina 1939 rok, silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika. Tak, no, być może nie oddamy guzika, tylko że dlatego nie dam guzika, bo zabraknie mundurów w rezerwie podczas mobilizacji. Nie będzie kto miał oddawać ten guzik z mundurów. Ale jak twoim zdaniem, czym to jest spowodowane? Poza to jest jakąś taką, myślisz, systemową niechęcią do polepszenia tej sytuacji? Czy to po prostu lepiej, czy ktoś może gdzieś tam wyżej doszedł do wniosku, że woli mieć, nie wiem, młodego chłopaka po studiach, go szkolić i mieć go sobie w rezerwie, niż bez urazy kogoś takiego starszego jak ty? Znaczy, to trudno mi się wypowiedzieć za kogoś tam w tak zwanym Wemonie, czy gdzieś tam. No tak, ale z twoich, no bo umówmy się, jesteś majorem Marudą, jesteś specjalistą tak naprawdę przez te swoje problemy, stałeś się specjalistą od rezerwy tak naprawdę. Tak, tak, zacząłem drążyć to, znaczy to jest tak, jak się rozmawia z kadrą, nie tylko w jednostkach wojskowych, ale też z tą kadrą w WCR-ach, mam dużo znajomych w WCR-ach, staram się ich w jakiś sposób wspierać, podpowiadać od strony klienta, czy od strony mojej rezerwy, co należy, jak należy działać. To oni już dawno zauważyli, że właśnie żołnierze specjaliści od szeregowych przez podoficerów do oficerów właśnie już wymierają, nie ma ich. I z drugiej strony nie ma kim nas zastąpić, ponieważ nie szkolą się. Nie są szkolone te kadry, które mogłyby zastąpić specjalistów. Dlaczego tak jest? Bo prościej i szybciej jest wyszkolić właśnie oficera o specjalności ogólnowojskowej. To trwa 60 parę dni, 70 parę dni. Teraz. A nie 13 miesięcy? Słucham? A nie 13 miesięcy. 13 miesięcy to tak zwana jest kurs oficerski Wojsk Obrony Terytorialnej Agrykola. Ale on nie trwa 13 miesięcy. Aha. I to jest właśnie, nie chciałem tego poruszać, bo i tak dowódca WOT-u mnie nie lubi, na LinkedInie mnie zbanował nawet. 13 miesięcy to, jak to wygląda? Trwa to na początku 30 dni, później jest 22 zjazdy weekendowe, a na końcu 15 dni. Czyli jest 89 dni, powinno być 89 dni szkoleniowych, ale mam takie informacje, że tak naprawdę nie trzeba być na wszystkich zjazdach. Nie trzeba zdać egzaminu na dowódcę plutonu, następnie egzaminu oficerskiego, żeby dostać awans, nominację, promocję oficerską. Z drugiej strony są takie przypadki, że kursant ukończył, był na wszystkich zjazdach, ukończył, zdał wszystkie egzaminy w pierwszym terminie i nie został promowany na pierwszy stopień oficerski. A myślę, że to akurat zagrała jakaś rzecz polityczna. Ale tak patrząc, mając kontakt z oficerami, niektórymi oczywiście, po Agrykoli, to nie chciałbym, żeby on w razie W stał obok mnie. Wolałbym mieć powietrze, bo wtedy wiedziałbym, że mam liczyć tylko na siebie. Ale oficjalnie, na papierze, oficer Wojsk Obrony Terytorialnej jest szkolony dłużej niż oficer aktywnej rezerwy Wojska Polskiego. Po module oficerskim Legii Akademickiej. Tak. Mhm. Tak. Tylko że cały czas mówimy o specjalności ogólnowojskowej, ewentualnie po rozpoznaniu, ale nie elektronicznym, jak ja jestem, ale po takim rozpoznaniu
fizycznym, nie wiem jak to określić, nie znam tej nomenklatury akurat, tej najnowszej, to coś tam... Organoleptyczny. Tak. Nie ma specjalistów od szkolonych od łączności, tak? Od zarządzania siecią łączności. Coś tam na WAC-ie się robi, czy na WAC-ie, czy na Wojskowej Akademii Technicznej, tam kurs oficerski trwa 3 miesiące, czyli 90 dni. I coś tam jest, tylko że to jest kropla w morzu potrzeb. Nie wiem, ilu się szkoli, bo na pewno jest to tajemnica, chociaż może się popytam się, dowiem się, na jakich specjalnościach te parę sztuk się żołnierzy, oficerów rezerwy szkoli. I teraz patrząc przez pryzmat mojej historii, czy historii moich kolegów, którzy byli w SPR-ze, żeby zostać oficerem rezerwy po szkole podchorążych rezerwy, po SPR-ze, musieliśmy najpierw zaliczyć 3-miesięczną szkołę, szkółkę tak zwaną podchorążych, gdzie był 2- albo 3-dniowa sesja egzaminacyjna, tak zwany egzamin podchorążego. Kto nie zdał egzaminu podchorążego, to był przenaszany do zasadniczej służby wojskowej. I takie dwa przypadki w Zegrzu były. Następnie mieliśmy 3-miesięczną praktykę oficerską, gdzie na końcu tych praktyk zdawało się egzamin oficerski. Następnie trzeba było mieć 30 dni ćwiczeniowych, żeby ówczesny WKU, obecny WCR, miał podstawy do wystąpienia o promocję oficerską. Trzeba było mieć etat oczywiście, na stopień podporucznika, trzeba było mieć ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby mieć możliwość otrzymania gwiazdek, trzeba było mieć 90 plus 90 plus 30, czyli 210 dni. I to też nie było obligatoryjne. Nie każdy podchorąży rezerwy, który zdał egzamin podchorążego, zdał egzamin oficerski, zaliczył 30 dni ćwiczeniowych, został promowany na oficera. A w przypadku Legii Akademickiej czy Agrykoli jest to obligatoryjne. I teraz patrząc właśnie na tych podchorążych staruszków już, rezerwy, jakiś starszy kapral, plutonowy, czy nawet sierżant podchorąży, tak, w wieku 50 mniej więcej, bo ostatni chyba SPR został zlikwidowany w 2005 lub 2006 roku, no to jak my się możemy czuć, podchorążowie czy oficerowie rezerwy, z takim stażem, brani na ćwiczenia, gdzie nie uczymy się niczego nowego. Bo ten sprzęt, który ja miałem na SPR-ze, a było to rozpoznanie i walka radioelektroniczna, został już rozkasowany, usunięty, nie ma go. Jest nowy sprzęt. Ja nie jestem szkolony. Miałem przydziały na dowódcę plutonu rozpoznania elektronicznego, zastępca dowódcy kompanii rozpoznania elektronicznego, oficer sekcji, to akurat logistyki, no tak padło na mnie, tak, dlatego Benz i tutaj trzeba było mi dać taki przydział z taką specjalnością wojskową, którą nigdy nie miałem, ale to WCR, mimo że tak nadał mi. A ostatnio właśnie major, szef sekcji. Nie byłem szkolony i 99,9 w okresie oficerów rezerwy pasywnej. Ci oficerowie nie są szkoleni na swoich etatach. Jak ja mam w razie W, ja i moi koledzy, objąć stanowisko? Czyli jakby podsumowując, tak dla lajka, nie wiesz w razie W, nie wiesz czym, nie wiesz jak. Nie wiem gdzie. I nie wiesz kim. Tak, nie wiem kim. Ani gdzie. Tak, gdzie, tak. Równanie z 4 niewiadomymi. Oraz czy dostanę mundur. Ale nie, tutaj mam swój, to nie ma problemu, mam swój mundur, swoje oporządzenie, hełm, balistykę. No jeszcze byś dostał WZ-67, wiesz, stalowy hełm. Ale wiesz, stalowy hełm to i tak chyba dostanę. Nie, teraz przepraszam tutaj. W mojej dawnej jednostce to się bardzo poprawiło.
który jest szacun wobec mojego byłego dowódcy, pana pułkownika, naprawdę facet się stara i rezerwiści, którzy regularnie chodzą na ćwiczenia, uczęszczają na ćwiczenia do mojej dawnej jednostki, bardzo szanują pana pułkownika, bo dba o nas, o rezerwistów i teraz właśnie kolejne, to było we wrześniu, były ćwiczenia i były kewlary, były goreteksy. Oczywiście to one, mundury były zużyte, używane, nie pierwszej jakości. No dobra, no ale nie były to szelki do siedzenia. Nie były. Były wydane lubawy, faktycznie może po części zniszczone, ale na całe szczęście doświadczony rezerwista ma przy sobie paracord i może sobie związać lubawę. Nie ma problemu. Ale właśnie już też nie wydali na całe szczęście niebieskich hełmów sił powietrznych, stalowych, z orłem bez korony. Być może ktoś jednak podjął decyzję, że należy to przemalować na zielone i zamalować orła bez korony po 33-4 latach od zakończenia działalności tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Mam taką cichą nadzieję. Ale niestety na przykład jeszcze na wiosnę tego roku w jednej z jednostek w województwie dolnośląskim wydano żołnierzom mundury wzór 93, czy tak zwane bawełniaki. Mimo, że oficjalnie są już wycofane. No, były na zapasach, to po co wyrzucać, jak można wydać rezerwie i dopiero później wyrzucić po paru tych turnusach rezerwy. Akurat to jest dobrze. To, że to one nie są wygodne, dobre, nie ma problemu. Tak? Rezerwista przez parę dni będzie chodził w bawełniaku. Dopiero później się wyrzuci. Tu poruszyliśmy sprawę wyposażenia indywidualnego. Jest takie powiedzenie mądre, że należy ćwiczyć tak, jak się ma walczyć. Nie wiem, czy to powiedzenie dochodzi do MON-u, bo niestety też wracając do tego konspektu z 1963 roku, strzelenia bojowego i odnosząc się do tego, co jest za wschodnią granicą, jak działają, jak są wyszkoleni żołnierze, jak działają jednostki czy pododdziały, to u nas nic się nie zmienia. Nie jest szkolony, mówię cały czas o żołnierzu rezerwy, bo wiem, że też po części się to przekłada na żołnierzy zawodowych, ale nie są żołnierze rezerwy szkoleni pod kątem nowoczesnego pola walki. Bo właśnie tu, przepraszam, że ci wejdę słowo, no ale tak mówimy nie o czasach, nie wiem, odległych. Starasz się być członkiem aktywnej rezerwy nie 5 lat temu, tylko od połowy zeszłego roku. Tak. W trakcie otwartego konfliktu za naszą wschodnią granicę. Tak, szczególnie, że ten konflikt pokazał, jak jest ważna rezerwa, jak jest ważna dobrze wyszkolona rezerwa. I tej lekcji MON cały czas nie odrobił. Nie wiem, gdzie jest problem. Czy problem jest, że nie mamy tych rezerw, a to już jest problem systemowy z 2009-2010 roku, to, że komuś się nie chce szkolić rezerwistów, jak powiedziałem, nie ma tego kontinuum szkoleniowego, to, że właśnie WCR-y tak działają, jak działają, czyli wrzucają na zasadzie łapanki. Tak, jest łapanka robiona, tak, bo oni muszą się wykazać, oni muszą mieć słupki, tabelki, muszą wypełnić, za to są wynagradzani. Czyli WCR, cały system, bo to jest ważne, obecny system zarządzania zasobami rezerwowymi jest systemem sowieckim z 1954 roku.
On się nie zmienił, gdy wychodziliśmy z Układu Warszawskiego. On się nie zmienił, gdy wchodziliśmy do NATO i on się nie zmienił, gdy była tak zwana profesjonalizacja armii, czyli armia zawodowa. To jest ten sam system. Żołnierz rezerwy nie podlega pod jednostkę wojskową, do której ma przydział mobilizacyjny, tylko pod WCR. I WCR może zrobić z nim dowolnie, co chce. Dać mu od czapy przydział albo mu zmienić jednostkę wojskową, nie informując poprzedniej jednostki. I dlaczego, jak to teraz zobaczyć? Jednostka wojskowa dostaje takiego, jak nie, oficera rezerwy, tak? Zgadza się jednostka, specjalność, przydział. Jednostka stwierdziła, dobra, mamy pana Szymańskiego, będziemy go regularnie szkolić. Raz w roku wezwiemy go na 2 tygodnie i będziemy go szkolić na naszym sprzęcie. Będziemy pokazywać, będzie się szkolić, będzie nabywał doświadczenia, wiedzy, poznają go zawodowi żołnierze, oficerowie, kadra i tak dalej, i tak dalej. A on tak samo będzie dowodził swoimi rezerwistami, których też będzie szkolił, też będzie ich znał, to będą znajomi, będą mieli do siebie zaufanie. Będzie bands of brothers tak zwane, tak? Mhm. Ale nie, to się nie opłaca jednostce, bo jednostka wie, kadra wie, że zaraz pan Szymański zostanie przeniesiony do innej jednostki, bo tam trzeba będzie zrobić zapchać dziurę, tak? I nie na stanowisko, nie wiem, dowódcy kompanii, dowódcy plutonu, takie dowolne inne stanowisko z inną specjalnością, która nie tą specjalność, którą ja mam, jedną z tych trzech. Jakąś od czapy. Tak? I kto się tym przejmie? Nikt. Dlatego mówię, jednostkom się nie opłaca szkolić. Szkoda ich energii, ich czasu, nie wiem, czegokolwiek. Tak? Gdyby zmienić system, żeby... Oczywiście WCR jest ważny jako administracja, ale jest przydział. Tak? Mam przydział do swojej jednostki, który miałem od 2016 roku. Jakby mnie co 2 lata wzywali, czy co roku na tydzień albo na 2 tygodnie, tak, to by jednostka miała dobrze wyszkolonego żołnierza, oficera rezerwy. Który zna sprzęt, zna ludzi, który zna... I nie byłoby marnotrawstwa środków finansowych i rzeczowych. A teraz od 2016 roku mój poziom wiedzy jest taki sam, jest zerowy. Kto się tym przejmuje? WCR? Nie, no. Bez przesady. A przecież jest słup. Wysłaliśmy. Co mamy zrobić innego? Przyniesiemy pana Szymańskiego do innej jednostki. Tak? A na jakieś inne stanowisko. Tak? A przepraszam, w tle to jest mój pies. Tak się właśnie ciągnął się. Owczarek belgijski. Tak, owczarek belgijski. Normalnie cały czas siedzi na mnie, jak pracuję z domu, to teraz leniuch sobie siedzi, czyli śpi i nie wiem, coś tam robi. No powiem ci, Krzysztofie, że chyba nie ma zbyt dużo przyjaciół w swoim lokalnym WCR-ze, ale... Nie. Ja uważam, że... Znaczy, nie, przyjaciół nie, a szkoda, bo... Wiesz co, mój WCR miał bardzo fajną panią, pracownika cywilnego. Naprawdę, wszyscy, nieważne z kim rozmawiałem, który podlega pod mój WCR, każdy o tej osobie, o tej pani się wyrażał miłymi, ciepłymi słowami. Naprawdę, kobieta miała dużą wiedzę, miała cierpliwość do nas, pomagała nam. Można by rzec, taka matka opiekunka rezerwy. Niestety awansowała, poszła, nie wiem, czy do Mazowieckiego Ośrodka, czy już do centrali. Niestety awansowała. No niestety awansowała, bo już nie jest w WCR-ze naszym. Tak? I tak samo myślałem, że jak odszedł poprzedni, wtedy jeszcze komendant WKU, a nastał nowy, spotkałem się z nim, myślałem, że coś się zmieni. Niestety się nie zmieniło. Odszedł jeden z oficerów, który niestety... O nim wszyscy mówili, nie mówili dobrego słowa, może w ten sposób. Nastał nowy jakiś oficer, który szybko odszedł. No, to akurat to się ucieszyliśmy, bardzo się ucieszyliśmy. No niestety nie były to osoby, do których można było mieć zaufanie. I właśnie jest nowy komendant, czyli nowy szef od paru lat. Myślałem, że po tych naszych pierwszych spotkaniach, moich z nim,
coś się zmieni. No niestety, w zeszłym roku zresztą złożył obietnicę nie tylko mojej skromnej osobie, oficerowi rezerwy, jak i mojemu ówczesnemu dowódcy, pułkownikowi, że dopilnuje właśnie ten całego procesu awansu i na, mojego awansu. No mija rok. Zero odpowiedzi. Zresztą przypomniałem mu się, wysłałem na początku września e-mail przypominający z pytaniem, co ja jeszcze mogę zrobić jako oficer rezerwy, dać od siebie, żeby dostać trzecią gwiazdkę. Mam wszystko. Mam zgodnie z przepisami, spełniam wszystkie możliwe wymagania. Wypełniam tak, możliwe rzeczy do awansu. Tak. No, czekam na odpowiedź. Może podpowie mi, co mam jeszcze zrobić, aby dostać tą trzecią gwiazdkę tuż przed emeryturą. Ale jeszcze jednego nie mogę zrozumieć, bo są plany na stworzenie piątej dywizji, prawda? Mówisz o, to się nazywa pierwsza dywizja Legionów, tak? Tak, są plany na stworzenie piątej dywizji, a przypomnij mi, w jakim to rejonie Polski? Tam, gdzie jest dużo ludzi, dużo młodych, chętnych ludzi do służby? No chyba nie. Wiesz co, jest takie coś, jest nauka demografia. I demografia pokazuje, gdzie są jakieś zasoby osobowe, z których można skorzystać. W tym rejonie, gdzie powstaje, to będzie chyba ciężko, aby nie tylko uzupełnić kadrami jednostki, bo kadry można przejść. Znaczy WOT też jakby powstał na bazie oficerów i szkieletu wziętego z wojsk operacyjnych. Na pewno też ten szkielet, ten kręgosłup jednostek będzie, czyli zostanie przeniesiony z innych jednostek, ale też trzeba będzie uzupełnić o szeregowych zawodowych, ale też trzeba będzie mieć rezerwistów. No ale tak, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo teraz odnośnie szkieletu, bo dzieje się wojna za naszą wschodnią granicą. Ty także jakby pomagasz ze swojej strony, z tego co słyszałem, szkolisz. Tak. I jak sam z własnych, jako laika powiedzmy, ale osoby, która się tym interesuje, sam na swój chłopski prosty rozum widzę, jak istotne są podoficerowie i oficerowie w armii ZSU. I czy mógłbyś, bo tak, żeby to była taka wisienka na torcie, bo wydaje mi się, tak, bo już długo narzekamy, jak wygląda nasza rezerwa, ale tak, może byś był w stanie nam długo gadamy już, słuchaczom? Tak, długo gadamy, chyba tak, trzeba będzie powoli kończyć, ale masz rację, zakończmy taką fajną, zepnijmy to klamrą. Czemu to jest istotne? Tak, wojna, wiadomo, wojna trwa, wojna na wyniszczenie. Mówiliśmy, ile trwa przeszkolenie u nas naszych żołnierzy. Tak. Podoficerów. Podoficer obecnie się szkoli w 21 dni. W Polsce, w armii polskiej, 21 dni, 3 tygodnie. Podoficera w siłach zbrojnych Ukrainy szkoli się w 3 miesiące. W czasie wojny, 3 miesiące się szkoli. W dodatku trzeba mieć jeszcze, żeby dostać się do szkoły podoficerskiej, trzeba mieć doświadczenie frontowe. Żołnierza szkoli się w ponad miesiąc, chyba 40 dni. To jest mało, tylko że później się zgrywa pod oddziały. Tak? Na poziomie drużyny, plutony, kompanii, do poziomu batalionu. I co dalej? W Polsce dobrowolna zasadnicza służba wojskowa 27 dni.
ten drugi program, czy to trenuj jak żołnierz, czy ćwicz jak żołnierz, jakoś tak, to jest 16 dni. Mhm. Czyli mamy tutaj 28-16 dni kontra 40 dni czasu W, a my mamy czas P. 21 dni podoficer w czasie P w Polsce, tak? Mhm. I 90 dni w czasie W na Ukrainie. Kto lepiej szkoli? Podczas wojny czy w czasie pokoju? To powinno być odwrotnie chyba. To tam powinno się szybciej szkolić niż w Polsce. Ale tak nie jest. Druga rzecz. To, co zostało zauważone przez specjalistów, ja powtarzam za nimi. Niestety jest obecnie na Ukrainie w jednostkach Sił Zbrojnych Ukrainy degrengolada dowódców szczebla. No właśnie, bo przecież powstało 12 do 15 nowych brygad. Cały czas z rozwinięcia, tak. Z rozwinięcia mobilizacyjnego. I tam niestety trafili oficerowie, tak ja, oficer rezerwy, który nie był szkolony do zajmowania etatów powyżej plutonu kompanii. Nie mają praktyki. Praktykę zdobywają na polu walki tak naprawdę. Tak? I widzimy, jak powiedział to Jarek Wolski niedawno, że najpierw działały brygady, później działały bataliony z poszczególnych brygad, czy batalionowe grupy bojowe. Później działały kompanijne grupy bojowe z danych batalionów. Teraz już przy przełamaniu rosyjskiej obrony działają grupy szturmowe. Dlatego, że oficerowie nie potrafią, ci rezerwiści powołani, nie potrafią dowodzić zgrupowaniem większym niż mały pododdział, pluton kompania tak naprawdę. I to samo będzie w Polsce. Ja na całe szczęście jestem po rozpoznaniu elektronicznym, czyli nie będę, mam nadzieję, że nie będę dowodził kompanią, batalionem z mechu, czy nawet nie, bo nie ma na zapasach nienaruszalnych ani PWP-ów, ani KTO. Ale koledzy, którzy kończyli SPR we Wrocławiu, czyli Wojsk Lądowych obecnie, się nazywa Akademia Wojsk Lądowych, sobie nie wyobrażam, oni też sobie nie wyobrażają, jak mogliby dowodzić batalionem, gdzie jest sztab. Kto ma być częścią tego sztabu? Ludzie, którzy skończyli SPR 30 lat temu i nie byli szkoleni do tego, kto zlikwidował tak zwane kursy doskonalenia oficerów rezerwy, gdzie byli oficerowie młodsi po SPR-ze czy po szkołach oficerów rezerwy wzywani na przeszkolenie do poziomu batalionu. No to wystarczy. Nie ma tego. To zostało zaniechane w 2010 roku. A wcześniej było kastrowane, tak? Zmniejszana ilość, nie powoływani byli oficerowie rezerwy na takie kursy. I nie ma tych nowych, nie ma kursów. Nikt się nie zastanawia. Dlaczego? Dlaczego nowy nasz dowódca generalny, pan Kukuła, który stworzył WOT, może nie stworzył, przepraszam, bo brygady obrony terytorialnej były tworzone od 1995 roku, tylko marketingowo. Rozwinął go. Nie rozwinął, no zajął się tym, tak, może inaczej. Dlaczego tak nie ma? Dyplomatycznie to powiedzieli. Tak. Ja mam swój, mam, znaczy ja lubię chłopaków z WOT-u, mam dużo kolegów, staram się ich wspierać. Ale mam swoje zdanie na temat całego procesu tworzenia oceny zarządczej, menadżerskiej i za to właśnie obecny dowódca WOT-u mnie zbanował na LinkedInie, bo za moje zdanie na temat procesu tworzenia WOT-u, oceny menadżerskiej. Znaczy ja z tego, co widzę i też obserwuję na przykład no chociażby na twoim Facebooku, no to jesteś osobą dość szczerą. Nie, raczej nie kryjesz się z opiniami. Znaczy, nie kryję się z opiniami. Jeżeli ktoś jest dobry, to go chwalę. Jeżeli jest jakiś fuck up, to mówię o tym, tak? I no, ostatnio coraz więcej fuck upów. Obiecałem też sobie, że nie będę punktował idiotyzmów w armii, ale sami się podkładają.
Na pewno widziałeś mój niedawny post, że chciałbym być oficerem prasowym w jednostkach, tak? Bo obiecuję, zobowiązuję się, tak? Do tego, żeby nie było idiotyzmów na profilach oficjalnych na stronach internetowych. Bo to źle świadczy o sporej części niestety kadry, że dopuszcza do publikacji gnioty. Gnioty, które tak naprawdę szkalują i lub w złym świetle pokazują Wojsko Polskie. Dziękuję ci, Krzysztofie. Myślę, że... Dzięki. Będzie to rozwijane, nasze spotkania będą rozwijane z majorem Marudą, bo no ja osobiście jestem troszeczkę zaszokowany, bo polityka polityką, plany planami, zamówienia zamówieniami, ale no jakby od lutego 2022 jakbyśmy się nic nie nauczyli jeszcze. Nie, nic się nie zmieniło. Wiesz, naprawdę to jest przykre, że nic się nie zmieniło. Ja już czasami tak siadam wieczorem przy lampce wina, teraz zapalę w kominku, będzie fajniej. I tak myślę, Szymański, daj sobie spokój. Nie masz przydziału, to dobrze. Nic nie zmienisz. Nic nie zmienisz. Głową muru nie rozbijesz, nie rozwalisz. Może ktoś tam mądrzejszy stwierdził, że tak będzie lepiej. Ale trudno mi powiedzieć, co dalej będzie. A na pewno zapalę w kominku i usiądę z lampką wina. To na pewno. Dobra. Ja też dziękuję. I w takim wypadku do usłyszenia. Do usłyszenia. I mam nadzieję, że ten gad kiedyś pokaże się. On się wstydzi bardzo, wiecie? On się bardzo wstydzi. Tak, taki wstydzioch. A mógłbyś przypomnieć, na jak on się wabi? No na to. Na to. Na to. Dobra. Dzięki Bartek i mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasze spokojne rozmowy, spokojne, bo nie będziemy się denerwować przy nich. Mam nadzieję, liczę, bo wkrótce będzie święto żołnierzy rezerwy. Jest to 10 października. Oficjalne uroczystości będą w Dęblinie, w szkole podoficerskiej organizowane i tak. Tylko mam cichą nadzieję, że przez złośliwość mój WCR powoła mnie na ten czas, na ten dzień i wyśle w nagrodę. Jako kierowcę ciężarówki. Nie mam uprawnień. Oby tak się nie stało. Się nie stało. Tak. Raz jeszcze dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Sponsorem programu były Militaria.pl.